Witam Was serdecznie, moi drodzy, na moim kanale. Dziś kolejne czytanie, jak już pewnie widzicie po tytule, czy skończą się Twoje problemy. Zobaczymy, co karty będą miały do powiedzenia w tym temacie dla Was, jakie energie, czyje energie tutaj się pokażą. Wymyślcie podczas tasowania kart przeze mnie, myślcie o problemie, który Was który Wam doskwiera, że tak powiem, tak? Czy to w sferze uczuć, czy w sferze finansów. Zobaczymy, co karty tu dla Was pokażą. Trzy karty do wyboru. Karta numer 1. I przy tej karcie kryształ górski. Karta numer 2. Przy tej karcie piasek pustyni. Karta numer 3. I przy tej karcie cytryn, cytrynian, jak kto woli. Kochani, skupcie się na grafice karty, która z kart bardziej do Was przemawia, która Was bardziej przyciąga do siebie. Ja za chwilę karty oczyszczam i rozpoczynamy czytanie tematem głównym, czyli czy skończą się Twoje problemy. Oczywiście zostaw komentarz, będzie mi niezmiernie miło. Zostaw łapkę w górę, jeżeli Ci się czytanie podobało. Jeżeli chcesz zostać ze mną na dłużej, subskrybuj mój kanał. Kochani, przechodzę do czytania głównego. Zaczynam od karty numer 1. Serdecznie Was zapraszam. Jest karta numer 1, jest kryształ górski. Kochani, jutro planuję Wam zrobić czytanie, czy kiedyś będziesz w szczęśliwym związku, w szczęśliwej, długofalowej relacji. Jeżeli takie czytanie chcecie na dniu jutrzejszym, zostawcie komentarz. Biorę wszystkie komentarze pod uwagę, staram się w każdym zostawić serduszko dla Was, tak? Nie jestem w stanie dla Was wszystkich odpisać, ale chociaż tym serduszkiem zaznaczam, że czytam. Czytam wszystkie komentarze. Kochani, oczyszczam karty anielskie. Czy skończą się Twoje problemy? Myśl o problemie, który jest przy Tobie. Tu mi się przyplątała karta. Myśl o problemie, który jest przy Tobie, o który chcesz zapytać. Czy skończą się Twoje problemy? I już sprawdzamy, co karta anielska ma dla Ciebie do powiedzenia. I już sama wypadła. Karta mówi, posłuchaj swojej intuicji. Ta karta oznacza, iż odsuwasz od siebie głos intuicji, który Ci coś doradza, który być może każe Ci zaryzykować, być może każe Ci zrobić jakiś kolejny krok, być może przy uczuciu, być może przy finansach, przy pracy, być może chodzi o rozstanie, o jakąś decyzję separacji, rozwodu. Tu karta mówi, posłuchaj swojej intuicji. Intuicja często nam właściwie doradza, niestety my nie zawsze chcemy jej słuchać. Ta karta tak mówi dla Ciebie, posłuchaj swojej intuicji. A ja teraz sprawdzę, tu kartę odłożę, sprawdzę, czy skończą się Twoje problemy. Karty oczyszczam i sprawdzamy. Dla karty numer 1 kryształu górskiego, czy skończą się Twoje problemy. I zaraz Wam wszystko powiem, bo już karty tutaj same już mi podpowiadają z pierwszego już rozłożenia, czy skończą się Twoje problemy. Karta mówi nic innego, jak o uczuciu, o osobie, która jest tak zwanym wracaczem, o osobie, która może być przy Tobie lub o relacji takiej toksycznej, bym powiedziała. Czyli no, pamiętajcie, czytanie ogólne nie z każdym może rezonować. Tu by trzeba było już robić analizę partnerską albo analizę relacji między Wami, ale tak jak mówię, czytanie jest tutaj czytaniem ogólnym. Karty dla części z Was wskazują jakąś relację toksyczną. Jeżeli chodzi o uczucia, to jakiś toksyczny związek, relacja, z której Ty się nie możesz wyplątać, która jest dla Ciebie, która Cię męczy. Jest uczucie, oczywiście głęboka więź, ale tu karta mówi, posłuchaj swojej intuicji, co ona Ci doradza. Karta mówi, że w momencie, kiedy dojdzie do pewnego rozstania, nadejdzie dla Ciebie koniec Twoich problemów, jeżeli chodzi o uczucia. Bo tu widzę miłość na horyzoncie, tak Ci powiem. Miłość na horyzoncie jest dla Ciebie, ale pewien etap Twojego życia musi zostać zakończony. Jeżeli chodzi o pracę, jeżeli pytasz o problem finansowy, to karta mówi, że musisz podjąć pewne kroki, pewne rzeczy również zakończyć w swoim życiu,
podjąć jakieś ryzyko, być może zmienić pracę, być może tą pracę podjąć, być może pracę poszukać, być może odciąć się od jakichś długów, problemów, konfliktów i osób takich mieszających w Twoim życiu, żeby nastąpił dla Ciebie przełom. Karty tutaj mówią, co ukryte, co schowane przed Twoim okiem, że tak, skończą się Twoje problemy, jeżeli zawalczysz o to. Musisz podjąć jakieś kroki, musisz zrobić, podjąć jakieś działanie, żeby być szczęśliwą osobą. Karta mówi, że Twój anioł stróż nad Tobą czuwa. Tak jak mówię, no tu jest ochrona, jakby ochrona taka duchowa, ze strony duchowej przy Tobie, ale karta mówi, że dopóki Ty nie zadecydujesz, nie podejmiesz jakichś kroków, nie podejmiesz, nie zaryzykujesz, nie wyjdziesz naprzeciw tym problemom, to się może ciągnąć i ciągnąć. A ja tu widzę miłość na horyzoncie dla Ciebie, jeżeli chodzi o uczucia. I widzę nową pracę, i widzę zmiany, bardzo szczęśliwe zmiany. Karta też pokazuje, że ktoś Ci pomoże. Jeżeli tu tak karta mówi, warto prosić czasami o pomoc. I jeżeli Ty zwierzysz się komuś lub poprosisz o tą pomoc, ta pomoc dla Ciebie zostanie, ta ręka zostanie do Ciebie wyciągnięta, tak? Karty tak wskazują. Karty wskazują na jakąś zgodę, porozumienie, na bardzo korzystny etap w Twoim życiu, który nadchodzi, ale nic się nie dzieje samo. Nikt za Ciebie tu nic nie zrobi. Ty musisz sama, musisz sam podjąć jakieś kroki, podjąć jakieś decyzje. Tak dla karty numer jeden, kochani, nam wychodzi. Tak wychodzi. Ja teraz zobaczę, co dla karty numer dwa. Ale odpowiedź tak, skończą się Twoje problemy. Tylko tak jak mówię, karta wskazówka, karta pokazuje, co powinieneś zrobić w tym kierunku, żeby ten etap kiepski w życiu się zakończył. Przechodzę do karty numer dwa. Mam kartę numer dwa. Karty anielskie oczyszczam. Karty anielskie oczyszczam dla Ciebie i sprawdzamy, czy Twoje problemy się zakończą. Czy Twoje problemy się zakończą? Myśl o problemie, który masz w głowie, który Cię męczy, który Ci doskwiera. Kochani, karta klarownej komunikacji, karta kompromisu, zgody, porozumienia, karta wyrażania tego, na czym nam zależy. Czyli, nieraz mówię, jasno określaj potrzeby, cele i swoje oczekiwania. Albo względem partnera, albo względem pracy, albo względem rodziny. To, czego Ty oczekujesz, też jest ważne, tak? Tu nie możesz udawać, nie możesz działać pod dyktando kogoś. Tu musisz jasno określać, klarownie mówić o tym, co Cię boli, co Ci dokucza, co Ci przeszkadza, ale również czego oczekujesz. Tu nie może być piłka tylko w jedną stronę, tak? Tu musi być jakby obopólna rozmowa i komunikacja, szczera rozmowa, jasne oczekiwania, tak? W Twoim życiu, tak karta mówi dla Ciebie. A ja teraz sprawdzam, czy zakończą się Twoje problemy, problemy, o których myślisz. Kochani, karta częściowo mówi, że te problemy jakby też poniekąd są stworzone niechcący, tak w cudzysłowie, żebyście źle nie zrozumieli, przez Ciebie, w sensie, tu się coś zapętla, tu coś się plącze, tu są jakieś takie niedopowiedzenia, być może dlatego jest ta klarowna komunikacja. Karty pokazują też jakiś problem przy uczuciu, albo problem ze zdradą, z niespełnionym uczuciem, z popełnianiem ciągle tego samego błędu. Karta mówi, zdecyduj się na coś. Podobnie jak w karcie numer 1, chociaż tutaj jest właśnie klarowna komunikacja, szczera rozmowa, jasno określone priorytety, to tu karta mówi, nie pięć srok za ogon, Ty musisz zdecydować lub osoba, o której myślisz, musi zdecydować, koniec, kropka, tak? Karta mówi, że tak, to będziesz ciągle szła tą samą ścieżką, tą samą drogą, popełniając, spotykając się o te same przeszkody. Jeżeli chodzi o pracę, o finanse, tak? To karta mówi, jeżeli w obecnej sytuacji jest Ci ciężko, jeżeli nie czujesz wsparcia, jeżeli Twoja sytuacja finansowa jest ciężka, tak, to tu jest karta nadziei. I karta nadziei pokazuje, że w niedługim czasie dla Ciebie nadejdzie szansa i propozycja,
Zmiana, po prostu. Nieoczekiwana zmiana. Jest tu szansa na nowy etap w życiu. Szansa, propozycja, być może nowej pracy, być może poprawy twojej jakości, twojego życia, poprawy finansów, ale do ciebie przychodzi wybór i szansa przy finansach. Co ukryte, co schowane przed twoim okiem? I ty będziesz musiała wybrać. Ty się nie blokuj, tylko po prostu idź. Idź za głosem. Nie blokuj się. Jeżeli się o coś starasz w tym momencie, o jakąś pracę, to karta pokazuje pomyślne zakończenie twoich starań. Karta jest też tutaj, czy się skończą twoje problemy. Ty tęsknisz za czymś. Za czymś, co kiedyś być może było w twoim życiu, co się skończyło. Karta mówi, nie płacz nad rozlanym mlekiem. Ciesz się tym, co jest przy tobie. Wyciągaj wnioski na przyszłość. I karta jest właśnie ta nadziei, która mówi, że nic nie dzieje się bez powodu, tak? Karta mówi, że nieoczekiwana szansa, nieoczekiwany tutaj zwrot akcji w twoim życiu, czyli skończą się twoje problemy w niedługim czasie. Karta mówi do roku, tak? Do roku. No i kochani, przechodzę do karty numer 3. No bardzo szybko, jasno i klarownie karty mówią, jasno i na temat. Zobaczymy, co dla karty numer 3. A jutro, jeżeli chcecie, to tak jak mówię, czytanie, czy kiedyś będziesz w szczęśliwym związku. Jeżeli takie czytanie ci odpowiada, zostaw komentarz. Oczywiście jutro usiądę do kart, rozłożę karty dla was na taki temat właśnie. A teraz przechodzę do karty numer 3. Zapraszam osoby, które wybrały sobie numer 3. Jest i karta numer 3, cytryn. I tak jak wcześniej, karty oczyszczam i sprawdzamy. I sprawdzamy, czy skończą się twoje problemy. Czy skończą się twoje problemy. Ty myśl o tych problemach. Co karta nam tutaj podpowie. Czy skończą się twoje... O! Odpuść. Pokazuję wam pierwszą kartę, która mi się przekręciła tutaj. I karta pokazuje odpuść. Ta karta mówi tak, w skrócie, głową muru nie przebijesz. I tutaj czas na odpuszczenie, na albo danie sobie czasu na pewną rezonację, na uspokojenie się jakiejś sytuacji, albo na odpuszczenie jakiejś toksycznej relacji, albo na zastanowieniu się nad swoim życiem i nad tym, czego ty tak naprawdę chcesz, czego oczekujesz i ewentualnie czego byś chciała w przyszłości, tu, żeby to określić, tak? A sytuację, tak jak mówię, głową muru nie rozbijesz, tak karta pokazuje. Coś trzeba będzie odpuścić albo pójść na kompromis przy problemie, o którym pytasz. I sprawdzamy, czy zakończą się twoje problemy. Karta już tutaj wyskakuje. Karta mówi jednoznacznie, że tak, zakończą się. Dla części z was będzie to pożegnanie się z albo z obecnym związkiem, albo z obecną pracą, ale twoje problemy się zakończą. Jeżeli myślisz o jakichś sprawach związanych z konfliktem z dziećmi, jakimś niespełnieniem w rodzicielstwie, w macierzyństwie, to pytanie też na twoją kartę, odpowiedź na twoje pytanie też brzmi tak, tak, tak. Te problemy się zakończą. Karty mówią jasno, jeżeli właśnie myślisz o takich problemach, karty się zakończą. Coś będzie spowodowane wyjazdem. Jakiś problem, o którym myślisz, oczywiście przypominam czytanie ogólne, jakiś problem, o którym myślisz, zakończy się dzięki jakiejś podróży, jakiemuś wyjazdowi, jakiemuś zaproszeniu. Karty pokazują tutaj zmianę przy tobie, tak? Że to, co teraz jest, szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o finanse, jeżeli teraz coś spędza ci sens powiek, albo jeżeli chodzi o jakieś sprawy urzędowe, sądowe, o których myślisz, osoby takie, które mogły spowodować problemy lub dalej powodują problemy w twoim życiu, to karty mówią, że to się zakończy dla ciebie. To się zakończy. To może być jakimś wyjazdem, jakąś podróżą, jakimś spotkaniem spowodowane to zakończenie, ale jakaś decyzja nadejdzie bardzo szybko. Mniej więcej do 6 miesięcy karty tak mówią. Ta decyzja nadejdzie i twoje życie obróci się o 180 stopni. Twoje problemy się zakończą. Cieszę się, że dla wszystkich trzech kart wyszło odpowiedź na pytanie tak.
tak? Tylko co ty musisz zrobić lub na co zwrócić uwagę, tak? Tak karta mówi. Co ukryte, co schowane przed twoim okiem? Jakaś osoba, której dawno nie widziałaś lub nie widziałeś, lub był jakiś problem ze spotkaniem, pojawi się w twoim życiu. Ale w bardzo pozytywnym aspekcie, tak bym to powiedziała. W bardzo pozytywnym aspekcie. Osoba nawet, z którą mogliście być w relacji lub przyjaciel, przyjaciółka, ktoś tobie bliski, nawet ktoś z rodziny, pojawi się niespodziewanie w twoim życiu w aspekcie bardzo pozytywnym. Tak wam powiem. Tak? Do 6 miesięcy, kochani. Tyle ode mnie dla was. Życzę wam wszystkiego, co najlepsze ze swojej strony. Trzymajcie się ciepło. Widzimy się, słyszymy się w kolejnym czytaniu. Myślę, że jutro. Zostaw komentarz, jeżeli chcesz czytanie. Jeżeli chcesz inne czytanie, też zostaw komentarz. Ale jeżeli chcesz na przykład, czy będziesz w szczęśliwym związku, takim długofalowym, nawet zakończonym małżeństwem, być może, ale to już karty pokażą, to zapraszam cię na czytanie jutrzejsze. Zostaw łapkę w górę jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.